Czy pan wie, w jakiej sprawie został wezwany w dniu dzisiejszym? Wysoki sąd zechciał mi objaśnić bliżej, ponieważ w wezwaniu na rozprawę jako świadka wskazano jedynie, że jest to sprawa przeciwko oskarżonemu Grzegorzowi Braunowi i innym. Nic więcej o tej sprawie. Czyli jako takiej. Osoby oskarżonych panu nic nie mówią, tak? Nie. Osoby oskarżonych nic mi nie mówią, a proszę powiedzieć, czy pamięta pan zdarzenie z dnia 20 listopada? Tak, pani. Pamiętam zdarzenie z 20 listopada 2014. W takim razie proszę powiedzieć wszystko to, co panu jest wiadome i co pan pamięta na temat tego zdarzenia. Z 20 listopada w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej na ulicy Wiejskiej 10 trwały prace związane tego z ustalaniem dnia, wyników wyborów samorządowych. Tego dnia w siedzibie PKW na ulicy Wiejskiej trwały prace związane z podaniem wyników wyborów. Proszę dalej. W godzinach wczesno-popołudniowych otrzymaliśmy z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pisemną informację o mającym się odbyć zgromadzeniu przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Pisemną informację z Biura Kryzysowego Urzędu Miasta Warszawy, tak? Tak. Urzędu Miasta Warszawy o tym, że ma się odbyć zgromadzenie przed siedzibą PKW. Informacji tej było również podane, iż zawiadomienie o tym zgromadzeniu zostało złożone z naruszeniem ustawowego terminu i tyle. Było podane, że informacja o terminie zgromadzenia została podana z naruszeniem tego właśnie terminu. Proszę dalej. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze mieszczą się na ulicy Wiejskiej 10 w budynku Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Mieszczą się na ulicy Wiejskiej w budynku Kancelarii Prezydenta. Proszę dalej. W budynku, którym zajmujemy powierzchnia z tytułu umowy najmu, jak również wnosimy opłaty za użytkowanie mediów, a także ochronę budynku. Pomieszczenia z tytułu najmu i wnosimy opłaty za media oraz za ochronę, tak? Budynku, tak. Oraz za ochronę budynku. Proszę dalej. W godzinach 16-17 słyszeliśmy odgłosy zbierającego się zgromadzenia. Które z czasem te odgłosy narastały. W sprawach tym związanych kontaktował się chyba szef ochrony biura Kancelarii Prezydenta z dyrektorem zespołu prezydialnego, który odpowiadał za sprawy administracyjno-gospodarcze. W sprawach związanych z tym zgromadzeniem, tak? Nie, związane w ogóle z użytkowaniem gmachów z ochroną. W sprawach związanych z użytkowaniem budynku kontaktował się szef biura ochrony Kancelarii Prezydenta. Z kim? Z dyrektorem zespołu prezydialnego Krajowego Biura. A jak się nazywa ta osoba właśnie? Marian Dzięgielewski. Marianem Dzięgielewski. Proszę dalej. Dyżur w tym czasie obok mnie pełniło również trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej. Dyżur w tym czasie oprócz mnie pełniło trzech członków PKW. Proszę dalej. Po pewnym czasie dyrektor Dzięgielewski poinformował nas, że sytuacja staje się dosyć zagmatwana na dole i że osoby, które weszły do budynku, chcą spotkać się z Państwową Komisją. Robi się zagmatwana i osoby, które weszły do budynku, chciałyby się spotkać z PKW. Po pewnym czasie, po naradzie wewnętrznej,
zdecydowaliśmy się zejść na dół i zjechaliśmy windą z trzeciego piętra. Na radzie wewnętrznej zdecydowaliśmy się zejść na dół i zjechaliśmy windą z trzeciego piętra. Proszę dalej. Sytuacja już wtedy wyglądała w ten sposób, że część osób już była poza barierkami ochronnymi. Wyglądała w ten sposób, że część osób była już poza barierkami. W tym również na schodach prowadzących na pierwsze piętro. Proszę dalej. W tej sytuacji przedstawiciele biura prasowego, które obsługiwało Państwową Komisję Wyborczą, poprosiło i właściwie zaproponowało, żebyśmy udali się na pierwsze piętro, gdzie ewentualnie można by spotkać się z przedstawicielami. W tej sytuacji przedstawiciele biura prasowego PKW, zadecydowali, że może dojść do spotkania z osobami, które weszły do budynku. Wtedy udaliśmy się na pierwsze piętro. Proszę dalej. I tam w sali 118, to jest taka mała salka. Tak jak mówiłem, 4 osoby. No, czekaliśmy na ewentualne spotkanie z przedstawicielami osób, które weszły do gmachu. Chcę się zorientować, jaki cel miało być to spotkanie. W sali 118, przedmieśnik małej salce. W salce czekaliśmy na spotkanie z przedstawicielami osób, które weszły do budynku. Po pewnym czasie znów przedstawiciele tego biura prasowego powiedzieli już, że część osób jest na sali konferencyjnej, w której zwykle odbywała się konferencja, i w tej sytuacji udaliśmy się na górę, ponieważ nikt nie chciał przyjść do tej małej sali z nami rozmawiać, tylko chciano na tej sali dłużej. Tak nas poinformowano. Przedstawiciele biura prasowego PKW powiedzieli, że osoby znajdują się w sali konferencyjnej. I chcieli w tej sali konferencyjnej rozmawiać, tak? Tak powiedziano, że żeby przedstawiciele PKW przyszli do tej sali. Powiedziano nam, że przedstawiciele PKW powinni przyjść do tej sali. W tej sytuacji udaliśmy się na drugie piętro. Na trzecie piętro, gdyż nikt nie chciał z nami rozmawiać w sali 118. Proszę dalej. Następnie w godzinach późniejszych odbyło się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. PKW. Która wobec zaistniałej sytuacji postanowiła przerwać swoją pracę, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Czy to wszystko, co Pan może powiedzieć na ten temat? To wszystko, co mogę powiedzieć. Proszę powiedzieć w pierwszej kolejności, dlaczego przedstawiciele właśnie PKW nie zdecydowali się jednak na tą rozmowę w sali konferencyjnej. Uznali widocznie, że zbyt duże audytorium tam jest, panował, tak jak nas informowano, pewien hałas, rozgardiasz, stąd uznano, że nie ma potrzeby, czy nie ma warunków do odbywania rozmów z kilkudziesięcioma osobami, które tam były zgromadzone, bo poinformowano nas, że poza osobami ze zgromadzenia znajdują się również liczne media. I taka była decyzja tych osób, które reprezentowały Państwo Komisję. Przedstawiciele PKW nie zdecydowali się na rozmowę w sali konferencyjnej, gdyż zostali poinformowani, że na sali jest rozgardiarz.
Jest obecnych kilkadziesiąt osób. Przecinek poza osobami ze zgromadzenia. Są przedstawiciele licznych mediów. Licznych mediów po kropce. Wobec powyższego przedstawiciele PKW uznali, że na tej sali nie ma warunków do odbycia takiej rozmowy. Proszę powiedzieć, czy ta uchwała, o której Pan powiedział na samym końcu, z jakich przyczyn została podjęta? Bo Pan powiedział, że nie było możliwości wobec zaistniałej sytuacji, postanowiła przerwać pracę wobec zaistniałej sytuacji. Co to była za sytuacja wymagająca przerwania tej pracy? Przepraszam, sytuacja była taka, że nadal z tego co wiedzieliśmy trwa nie okupacja, przepraszam, to złe słowo byłoby, no ale są osoby postronne w siedzibie Państwowej Policji Wyborczej. Trzeba zaprotokołować. Tak, zaprotokołem, jak świadek zeznał. Sytuacja była taka, że z tego co przedstawiciele PKW wiedzieli, trwała okupacja, może to jest złe słowo, ale na terenie budynku znajdują się osoby postronne, tak? Krajowe Biuro Wyborcze zajmuje pomieszczenia na drugim, trzecim i czwartym piętrze, które nie były w zasadzie objęte żadną ochroną. Mm-hmm. Krajowe KPW zajmuje pomieszczenia na drugim, trzecim i czwartym piętrze, które nie były objęte żadną ochroną. I jak sądzę, to było przyczyną podjęcia przez Państwa Komisję takiej uchwały. PKW takiej właśnie uchwały. Pewno się więcej na ten temat mogliby powiedzieć członkowie komisji, bo ja jestem tylko sekretarzem. Na ten temat mogliby powiedzieć więcej członkowie PKW, bo ja jestem tylko sekretarzem. Proszę powiedzieć, czy Pan, czy też ma Pan wiedzę na temat jakiejś decyzji członków PKW odnośnie wydania zarządzeń, czy też upoważnień innych osób do żądania opuszczenia sali przez te osoby, które znalazły się w tej sali konferencyjnej? Nic mi o tym nie wiadomo, aby Państwa Komisja Wyborcza jakiekolwiek decyzje czy zarządzenia w tej sprawie wydawała. Mhm. Aby PKW wydawała jakieś decyzje w sprawie żądania opuszczenia sali konferencyjnej przez osoby postronne. Proszę powiedzieć, rozumiem, że ta sala konferencyjna była salą wynajmowaną przez PKW. Sala konferencyjna była salą wynajmowaną przez PKW od Kancelarii Prezydenta, tak? Od Kancelarii Prezydenta. Czy strony mają w tym miejscu pytania do świadka? Czy powiedział Pan o PKW, a czy KBW było upoważniało jakiekolwiek osoby bądź służby do tego, by żądać tego typu opuszczenia budynku? Czy takie żądania formułowało KBW? Nic mi o tym nie wiadomo, aby Krajowe Biuro Wyborcze jakiekolwiek wydawało decyzje lub zarządzenia związane z tą sprawą. KBW wydawało jakiekolwiek zarządzenia związane z opuszczeniem, żądaniem opuszczenia sali przez... A czy do Pana jako sekretarza KBW zwracał się ktoś z takim wnioskiem? Do mnie jako sekretarza z takim wnioskiem nikt się nie zwraca. Do mnie jako sekretarza KBW nikt z takim wnioskiem się nie zwraca. A czy Pan może powiedzieć, czy ta informacja o tym, że tego typu rozmowy nie odbędą się w tej sali, w której zgromadziły się te osoby,
w jakikolwiek sposób została przekazana tym osobom? Ten miało się zająć biuro prasowe, bo ono od początku jakby prowadziło tę sprawę z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej. Ja rozumiem, ale czy Pan ma wiedzę o tym, że taka informacja została rzeczywiście przekazana? Takiej wiedzy nie ma. To, tak, to biuro prasowe pośredniczyło w rozmowach między członkami PKW a osobami ze zgromadzenia po kropce. Nie mam wiedzy, czy biuro prasowe przekazało osobom będącym w sali konferencyjnej, że rozmowy z członkami PKW na tej sali, się nie odbędą. Proszę dalej. Mamy taką informację, że wcześniej byli również tam dziennikarze. Czy w tym dniu miała się odbyć jakaś konferencja albo spotkanie z dziennikarzami? Trudno mi powiedzieć, żeby było planowane spotkanie, ponieważ zwykle są dziennikarze, uczestniczą cały czas, tam przebywają na tej sali konferencyjnej, ponieważ w sytuacjach nagłych, trudnych lub wymagających informacji Państwowa Komisja Wyborcza ad hoc zwoływała konferencje prasowe. In gremio lub poszczególni członkowie informowali zebranych dziennikarzy o pewnych wydarzeniach. Nic mi nie wiadomo, aby w tym dniu planowano konferencję prasową na tej sali, ale dziennikarze się tam znajdowali. W sytuacji jaka miała miejsce po kropce. Konferencja mogła być zwołana ad hoc przez wszystkich członków PKW albo indywidualnie. Proszę dalej. A może tylko takie doprecyzujące. Czy w szczególności przedstawiciele policji zwracali się do Pana bądź innych członków albo PKW, albo jakichś osób funkcyjnych w KBW z wnioskiem o wydanie takiego komunikatu wzywającego do opuszczenia tego pomieszczenia? Jeśli Wysoki Sąd, chciałbym uzupełnić poprzednią wypowiedź, ponieważ ja zrozumiałem pytanie sądu o to, czy ktokolwiek zwracał się, żebyśmy wydali taką decyzję lub zarządzenie. Otóż takiej decyzji lub zarządzenia Państwowa Komisja ani Krajowe Biuro nie wydało z uwagi na to, że staliśmy na stanowisku, iż my jesteśmy tylko wynajmującym pomieszczenia, natomiast administratorem i zarządcą jest Kancelaria Prezydenta. PKW ani KBW nie wydało decyzji wzywającej do opuszczenia sali konferencyjnej, gdyż staliśmy na stanowisku, że jesteśmy tylko wynajmującymi, zaś decyzja w tym zakresie należy do administratora budynku. Natomiast odpowiadając na pytanie obrońcy, czy policja zwracała się tak do jest, Państwa? Jeśli Wysoki Sąd pozwoli. I takie stanowisko prezentowaliśmy w czasie spotkania z dyrektorem, szefem Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta, panem dyrektorem Komarnickim. Takie stanowisko prezentowaliśmy na spotkaniu z dyrektorem Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta, panem Komornicy. I takie też stanowisko pan przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski przekazał w rozmowie z przedstawicielami policji i w obecności właśnie tego pana dyrektora. Takie stanowisko zostało przekazane przez przewodniczącego PKW, pana Jaworskiego.
pana Jaworskiego, zarówno panu Komornickiemu, jak i policji. To znaczy, tak, kiedy takie spotkanie się odbyło? W godzinach wieczornych, tej 20. Wieczornych, przed podjęciem uchwały przez państwa komisję. Takie spotkanie odbyło się w godzinach wieczornych. W godzinach wieczornych 20 listopada przed podjęciem uchwały przez państwa komisję. Czy mam rozumieć, że w takim układzie PKW i KBW uznało, że ocena całej tej sytuacji, która się wytworzyła, i decyzje co do ewentualnego usunięcia tych osób, które były na tej sali, należącej do PKW, jak pan powiedział, należy do Kancelarii Prezydenta? Tak, to należy rozumieć. Tak należy rozumieć, że PKW i KBW stwierdziło, iż decyzja w zakresie żądania opuszczenia tej sali należy do Kancelarii Prezydenta. Czy KBW i PKW w tym momencie, kiedy te osoby się znajdowały na tej sali? Ja pytam o te osoby. Czy one uznawały, że sytuacja wymaga usunięcia tych osób? Ani Państwa Komisja Wyborcza, ani kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego takiej sytuacji w tym kontekście nie rozpatrywało. Ani PKW, ani KBW nie rozpatrywały zagadnienia, czy osoby będące w sali konferencyjnej powinny ją opuścić. A czy z Kancelarii Prezydenta, w szczególności szef ochrony, przedstawiciele policji, formułowali takie wnioski, że sytuacja wymaga usunięcia tych osób w stosunku do pana i członków PKW? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby tak formułowano. O tym nie wiadomo, aby Biuro Ochrony Kancelarii Prezydenta lub policja zwracali się do mnie bądź przedstawicieli KBW, że sytuacja wymaga usunięcia tych osób z sali. Czy pan miał wiedzę o tym, że podjęta została decyzja o usunięciu tych osób? Nie. Przed oczywiście akcją. Nie wiedziałem. Nie miałem wiedzy, że podjęto decyzję o usunięciu osób z tej sali. Oczywiście pan może nie wiedzieć, ale czy wie pan o tym, czy inni członkowie PKW mieli taką informację? Wysoki Sądzie, nie wiem, o której godzinie usunięto, natomiast Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli już, to było w tych godzinach, już nie, o których prasa mówiła, to już nie było. Nie wiem, o której usunięto osoby z sali. Usunięto osoby z sali, ale jeżeli to miało miejsce w czasie wskazywanym innym przez media, to wówczas członków PKW nie było już w budynku. A pan był? Nie. Opuściliśmy wszyscy. No, również tam nie było. A czy dyrektorowi Biura Ochrony jest znany pański telefon? Powinien być. Dyrektor Biura Ochrony powinien znać mój telefon. Dziękuję. Panie mecenasie? Takie mam pytanie. Pan powiedział, że w tej sali konferencyjnej, jak rozumiem, PKW zwoływała tę konferencję ad hoc. Czy dobrze rozumiem, że ta sala była cały czas otwarta, jakby dostępna dla osób trzecich, można powiedzieć? Prawdopodobnie tak było. Z tym, że być może bywały przerwy techniczne, pracownicy biura prasowego może zamykali tę salę, jeżeli wiedzieli, że nic się nie będzie działo, ale precyzyjnie nie potrafię. Tak, mogło tak być, że sala konferencyjna była stale otwarta,
być może pracownicy biura prasowego zamykali tą salę na przerwę techniczną, ale na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Proszę dalej. Czy w tej sali białej trwały jakieś prace w momencie, kiedy te osoby przesiadywały 20 listopada? W sensie, nie wiem, było jakieś liczenie głosów, liczenie sporządzania protokołów. Ta sala biała była przeznaczona wyłącznie na konferencje prasowe Państwowej Komisji Wyborczej. Nie odbywały się tam żadne czynności związane z ustalaniem wyników. Była wyłącznie przeznaczona na konferencje prasowe. Prasowe, w okropce, nie odbywały się w niej żadne prace związane z ustalaniem wyników wyborów. Proszę. Czy w momencie, kiedy panowie czekali w tej sali, jak powiedział, 118 na spotkanie, czy ma pan taką wiedzę, czy na korytarzach byli jacyś funkcjonariusze policji, być może, czy byli w budynku funkcjonariusze policji? Nie zwróciłem uwagi. Kiedy oczekiwaliśmy w sali 118, nie zwróciłem uwagi, czy w budynku znajdowali się jacyś, znaczy policji. Słucham. Oddzielne oświadczenie. Czy może pan zadać najpierw świadkowi pytania, jeżeli są takie, a później składać oświadczenie? To dotyczy dokładnie tej kwestii, której świadek tak, w tej słucham. Chwili się wypowiedział. Oświadczam, że w tym czasie, o którym mowa, w budynku znajdowali się funkcjonariusze policji. W budynku znajdowali się funkcjonariusze policji. Sformowali oni posterunek właśnie przy schodach prowadzących na inne kondygnacje. Sformowali posterunek przy schodach na inne kondygnacje. Wiem o tym na pewno, ponieważ to właśnie ci funkcjonariusze nie reagowali, odmawiali podjęcia interwencji. Odmawiali podjęcia interwencji. W chwili, kiedy zawiadamialiśmy ich o zablokowaniu drzwi do budynku. O zablokowaniu drzwi do budynku. Co było równoznaczne z przestępstwem czasowego pozbawienia wolności. Jednoznaczne z przestępstwem czasowego pozbawienia wolności. Osób znajdujących się we wnętrzu. Wolności osób znajdujących się we wnętrzu. Nie było więc absolutnie mowy o nie było mowy przeniknięciu jakichkolwiek osób. Przeniknięciu jakichkolwiek osób w inne rejony budynku. Tak. A więc nie mogło być mowy o zakłóceniu jakichkolwiek czynności, prac dokonywanych w biurach. Czynności i prac dokonywanych w biurach. O których świadek wspomina. O których świadek wspomina. Świadek zeznaje w dalszym ciągu. Panie ja dziękuję bardzo. Oskarżeni, czy mają pytania w tym miejscu? Przepraszam, jeszcze jedno. Tak, na pytania. Można. Ja obrońcy. Ja rozumiem, że chodzi mi o tą umowę najmu z kancelarią. Ja rozumiem, nie musi pan tego pamiętać dokładnie, ale czy pan może powiedzieć, czy w tej umowie najmu jest jakikolwiek pasus, paragraf, który by ograniczał prawa najemcy, na przykład co do przebywania jakichś gości, innych osób. Czy są tam jakieś ograniczenia w tym zakresie, w umowie najmu? Jeśli pamiętam, to takich ograniczeń nie ma. Mhm. Jeżeli dobrze pamiętam, to w umowie najmu nie ma zapisu dotyczącego ograniczeń. Ograniczeń najemcy w zakresie przebywania
tej sali osób trzecich. Tak, pan jest na pytania oskarżony, tak? Chciałabym zadać pytanie. Czy ma pan wiedzę na temat tego, do której godziny pracowało biuro prasowe PKW na terenie PKW tego wieczora? Może pani siedzi, zadać pytanie. Nie mam takiej wiedzy. Nie mam do wiedzy, której pracowało biuro prasowe. Nie mam wiedzy, do której pracowało w tym dniu biuro prasowe PKW. Ponieważ udzielił pan wcześniej takiej wypowiedzi, iż nie było już pracowników PKW na terenie siedziby tego budynku w momencie, kiedy doszło do interwencji policji. Czy ta wiedza pana obejmuje również biuro prasowe Państwowej Komisji Wyborczej? Nie, tego nie wiem. Nie wiem, czy pracownicy biura prasowego PKW przebywali na terenie budynku w momencie podjęcia interwencji przez policję. Jeśli Wysoki Sąd pozwoli, to wyjaśniłbym status biura prasowego Państwowej Komisji Wyborczej. Tak. Otóż biuro prasowe było to częścią umowy z firmą, która zapewniała obsługę wizualizacyjną Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli to nie była jednostka organizacyjna Krajowego Biura Prasowe Biura to nie stanowiło jednostki PKW, nie stanowiło jednostki organizacyjnej PKW, pracowało na podstawie odrębnej umowy zapewniającej obsługę wizualną, tak? Wizualną i prasową. Wizualną, obsługę wizualną i prasową działań komisji. Czy to tylko funkcjonowało na czas wyboru? Tak, to jest konkretnie umowa czasowa. Umowa była czasowa na czas wyboru. Ja chciałam jeszcze uzupełniające pytanie. Czy w takim razie biuro prasowe było w jakikolwiek sposób upoważnione przez PKW do pośredniczenia w kontaktach z osobami, które wówczas znalazły się na sali, jak również z mediami, które się znalazły na sali? Czy miało takie upoważnienie państwo? Biuro prasowe w ramach swojego kontraktu miało upoważnienie do kontaktowania się z prasą. Biuro prasowe w kontraktu miało upoważnienie do kontaktu z prasą. Natomiast w tej konkretnej sytuacji zaoferowali pomoc, która przez Państwową Komisję została przyjęta. Natomiast w tej konkretnej sytuacji to jest pośredniczenia pomiędzy przedstawicielami PKW a osobami zgromadzonymi na sali zaoferowali pomoc, na co przedstawiciele PKW się zgodzili. Czy, przepraszam jeszcze, czy ta pomoc była ograniczona jakoś czasowo, czy też nie ma pan wiedzy, że ona, nie wiem, czy była jakaś godzina tej współpracy ustalona? Nie. Nie ustalono godziny współpracy w ramach zaoferowanej pomocy. W ramach zaoferowanej pomocy przez biuro prasowe. Ja chciałabym złożyć krótkie oświadczenie w takim razie. Osoba w tym miejscu oskarżona oświadcza, tak? Słucham? Chcę oświadczyć, że jako jedna z osób, które przedstawicieli mediów w tym momencie na sali. Jedna osób spośród przedstawicieli mediów. Pośród przedstawicieli mediów będących na sali. Do ostatnich minut praktycznie przebywania na sali zarówno mediów, jak i grupy przedstawicieli. Na sali mediów, jak i obywateli oburzonych kwestią wyników wyborczych. Grupy przedstawicieli oburzonych obywateli w związku. Widzieliśmy przedstawicieli biura prasowego, które wielokrotnie pojawiały się na sali i na korytarzu obok. Przedstawicieli biura prasowego, którzy wielokrotnie pojawiali się na sali i w pokoju obok, tak? Tak, na korytarzu obok, który wiódł do schodów. Na sali i w korytarzu obok. Podtrzymywali kontakt ze zgromadzonymi. Na sali konferencyjnej, tak? Czy też na korytarzu, bo to prawda, był cały czas ruch tych wszystkich zgromadzonymi na sali.
sali konferencyjnej i korytarzu. Nie przekazywali żadnych informacji jako osoby, jak rozumiem, predestynowane do tego. W imieniu PKW nie przekazywali żadnych informacji ze strony PKW. Żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o opuszczenie sali, o niechęć w stosunku do zgromadzonych. Żadnych oczekiwań co do opuszczenia sali. Żadnych sygnałów niechęci. Sygnałów niechęci. Nie dawały do zrozumienia. Do osób przebywających na sali. Do osób przebywających na sali. Nie dawały do zrozumienia, że tam ta grupa jest niemile widziana. Dawali do zrozumienia, że... Nie dawali do zrozumienia, że grupa osób jest niemile widziana. Wręcz na pytania osób proponowały przekazanie postulatów Państwowej Komisji Wyborczej, jakichś zgłaszanych ewentualnie. Proponowali przekazywanie postulatów. Podtrzymując tym samym wrażenie, że jakieś rozmowy z manifestantami czy też z mediami będą miały miejsce. Tym samym wrażenie, że jakieś rozmowy z manifestantami czy też z mediami będą miały miejsce. Do ostatniej minuty, dopóki mnie nie wyprowadzono, działało nagłośnienie sali, oświetlenie, była pełna transmisja dla mediów. Dopóki nie zostałam wyprowadzona, działało nagłośnienie, oświetlenie sali. Działało nagłośnienie i oświetlenie sali. I te mikrofony działały, tak? Wszystkie. Dziękuję bardzo. Czy w tym miejscu jeszcze jakieś strony mam pytania do świadka? Dziękuję. Na pytanie oskarżonego, proszę. Proszę pana, jak długo, proszę powiedzieć sądowi, jak długo wykonuje pan swój zawód? Na stanowisko kierownika Krajowego Biura Wyborczego, bo tak uprzednio się nazywa. Kierownika Krajowego KBW. Zostałem powołany przez marszałka Sejmu 11 lipca 1991 roku. Marszałka Sejmu, przepraszam, jeszcze którego lipca? 11 lipca 1991. Proszę dalej. I pełniłem tę funkcję do 1 grudnia 2014 roku. Obecnie nie wiążą mnie stosunki pracy z Krajowym Biurem. Grudnia 2014, pokropce obecnie nie wiążą mnie z KBW stosunek pracy. Można pana uznać za osobę dobrze poinformowaną, a wręcz biegłą, jeśli idzie o procedurę wyborczą, funkcjonowanie biura wyborczego, a także historię tej instytucji i wyborów w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Jeżeli nieskromnie mogę powiedzieć, to chyba tak. Jestem dobrze poinformowany w zakresie przeprowadzenia wyborów przez ostatnie lata. Proszę dalej. I w kontekście tej swojej biegłej orientacji, tej swojej wiedzy, jak by pan ocenił funkcjonowanie tej instytucji, z którą był pan tak długo związany, tej jesieni 2014 roku? Czy to ma związek ze sprawą? Proszę opowiedzieć. Dobrze. Przyznam się, że takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem. Przyznam się, że takiego obrotu sprawy jak podczas ostatnich wyborów się nie spodziewałem. Często bywały różne problemy z zastosowaniem systemów informatycznych, ale to pewnie w każdej instytucji się zdarzają. Często bywały problemy z zastosowaniem systemu informatycznego, ale pewnie tak jak w każdej instytucji. Tak jak w każdej instytucji. Proszę dalej. To wszystko, to tak. Mam tego pytania. Proszę dalej pytanie. A więc dopytuję o tę ocenę, czy krótko mówiąc, pańska ocena
działalności własnej oraz tej instytucji w tym okresie jest pozytywna czy negatywna? Wysoki Sądzie, odpowiedzią niech będzie to, że w poczuciu odpowiedzialności za organizację wyborów złożyłem na ręce Państwowej Komisji Wyborczej rezygnację, która odwołała mnie z niej 1 grudnia z tego stanowiska. Poczucie odpowiedzialności za ostatnie wybory. Złożyłem rezygnację. Proszę dalej. A zatem w kontekście Państwa wiedzy ta sytuacja, która miała miejsce, może być śmiało uznana za bezprecedensową. Jeżeli Pan tak uważa, to proszę tak zanotować. Jeżeli oskarżony uważa, że sytuacja... Nie, Wysoki Sądzie. Taka jest odpowiedź świadka. To proszę zaprotokołować także moje pytanie. Na pytanie oskarżonego, czy ostatnią sytuację może świadek uznać za bezprecedensową, poniżej świadek zeznaje. Jeżeli oskarżony tak uważa, to proszę to tak zaprotokołować. A teraz proszę napomnieć świadka, żeby nie zwracał się do oskarżonego, tylko do Wysokiego Sądu, udzielając odpowiedzi na pytanie. Już zdążył Pan pouczyć świadka. Dziękuję. Oskarżony tak uważa, to proszę tak zaprotokołować. Proszę dalej pytanie. Omawiam zatem pytanie z prośbą, żeby świadek odpowiedział Wysokiemu Sądowi. Do jakiego stopnia ta sytuacja, która rozwinęła się w minionych tygodniach, była nadzwyczajna? Wysoki Sądzie, była to sytuacja rzeczywiście bardzo trudna. Sytuacja ta była rzeczywiście bardzo trudna. Związana z niesprawnością systemu informatycznego? Związana z niesprawnością systemu informatycznego. Spowodowało to niewątpliwie wiele zamieszania w działalności Komisji Wyborczej. Spowodowało to niewątpliwie wiele zamieszania w działalności PKW. Komisji Wyborczej, przepraszam. W działalności Komisji Wyborczej. Niewątpliwie mogła spowodować opóźnienia w ustalaniu wyników. Oczekiwanych przez opinię publiczną. W tej sprawie tyle mam do powiedzenia. Proszę dalej, pytania. Czy jest faktem, że opóźnienie to było rekordowe? Rekordowe w historii tak głęboko liczonej, jak sięga Pan pamięci? Wysoki Sądzie, nie było to rekordowe opóźnienie, albowiem w 2002 roku. Rekordowe opóźnienie, gdyż w 2002 roku. Również w wyborach samorządowych? Również w wyborach. 2002. Też w wyborach samorządowych, tak? Wyniki wyborów zostały ogłoszone później niż obecnie. Po dłuższym czasie, tak? Po dłuższym. Wyniki wyborów zostały ogłoszone po dłuższym czasie niż obecnie. A czy to było czymś spowodowane? Również spowodowane były kłopotami informatycznymi. Niż obecnie, po kropce. To było spowodowane również kłopotami z systemem informatycznym. Czy od tamtego czasu system informatyczny był poprawiany, unowocześniany? Czy trwały prace nad jego ulepszeniem? System informatyczny w związku z licznymi zmianami w prawie wyborczym na każde wybory niemalże musiał być przygotowany od nowa. System informatyczny niemalże na każde wybory musiał być przygotowywany od nowa. Były to mniejsze lub większe, a modernizacje istniejącego systemu lub całkowicie, w zależności od tego. Mniejsze lub większe modernizacje,
bądź też całkowita zmiana, tak? Tak. Bądź też całkowita zmiana. Proszę dalej. Czy pan osobiście angażował się w te działania, które miały zmierzać do poprawienia sprawności systemu? Czy mógłbym prosić Wysoki Sądzie o sprecyzowanie, co to znaczy osobiście? No, sąd to robił jako nadzór, bo nie wyobrażam sobie, że pan podejmował osobiste działania, no chociażby z racji wykształcenia, które miało ten system doskonale. W strukturze Krajowego Biura Wyborczego istnieje zespół prawny i organizacji wyborów, który zajmuje się właśnie tymi sprawami. Tymi sprawami w systemie KBW zajmuje się, jeszcze raz przypodać... Zespół prawny i organizacji wyborów. Zespół prawny i organizacji wyborów. W ramach tego zespołu organizacji wyborów działa wieloosobowe stanowisko do spraw informatyki wyborczej. W ramach tego zespołu działa wieloosobowe stanowisko zajmujące się informatyką wyborczą. Zajmujące się informatyką wyborów. Do zadań tej grupy należało przygotowywanie właśnie koncepcji obsługi informatycznej wyboru. Do zadań tej grupy należało przygotowanie koncepcji informatycznej wyboru. A także wszystkie kwestie związane z wdrożeniem systemu informatycznego. A także wszystkie kwestie związane z wdrożeniem tego systemu. Systemy informatyczne były wyłaniane w drodze przetargu. Systemy informatyczne były wyłaniane w drodze przetargu. Proszę dalej. Moja rola jako szefa Krajowego Biura Wyborczego sprowadzała się do ogólnego nadzoru nad właśnie przygotowaniem organizacyjnym wyborów. Do ogólnego nadzoru nad organizacją wyborów. Szefa KBW. Proszę dalej pytania. Czy właśnie dążymy do usprawnienia tej procedury wyborczej i uczynienia systemu bardziej wydajnym? Składał pan wizytę w Moskwie i uczestniczył pan w konferencji. Na pytanie oskarżonego, czy właśnie w ramach tego nadzoru składał pan wizytę w Moskwie? Czy pan udział w konferencji z przedstawicielami rosyjskiej komisji wyborczej? I brał pan udział z przedstawicielami rosyjskiej komisji wyborczej? I jakie mogły być tego pozytywne efekty? Przewodnicząca uchyla pytanie jako nie mające związku ze sprawą. Powiedział pan Wysokiemu Sądowi, że złożył pan dymisję w poczuciu osobistej odpowiedzialności. Proszę wyjaśnić sądowi, za co mianowicie osobiście czuje się pan odpowiedzialny w tej sprawie. Zgodnie ze statutem Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie ze statutem KBW. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest odpowiedzialny za pracę Krajowego Biura Wyborczego w zakresie organizacji wyborów. Za pracę KBW w zakresie organizacji wyborów. Tym również za kwestie związane z pomocą informatyczną przy ustalaniu wyników głosowania i wyników. W tym również związaną z pomocą informatyczną dotyczącą ustalania wyników wyborów. Jako szef tej instytucji uznałem, że to jest właśnie moja osobista odpowiedzialność, że system był niesprawny w tej zakresie, który miał pomóc komisjom obwodowym i terytorialnym do szybkiego ustalania wyników głosowania. Że ponoszę odpowiedzialność za działanie
systemu informatycznego w czasie tych wyborów. Proszę pana pytania. Czy w historii tej instytucji zdarzyło się kiedykolwiek, żeby jej członkowie podali się do dymisji in gremio, z jednym wyjątkiem? Nie znam takiego przypadku, ale w historii Państwowej Komisji Wyborczej jako stałego, najwyższego organu taka sytuacja miała miejsce, że wszyscy niemalże członkowie złożyli dymisję. Aby prawie wszyscy członkowie PKW złożyli dymisję. Dziękuję bardzo. Czy strona ma jeszcze w tym miejscu jeszcze jedno pytania? Chciałem doprecyzować. Chodzi mi o tą umowę najmu. Rozumiem, że to podpisywał pan jako szef Krajowego Biura Wyborczego, czy jakaś inna osoba? Do pewnych czynności są upoważnieni dyrektorzy. Rozumiem, zespołu. Ale to jest... Ja nie podpisywałem tej umowy. Ja nie osobno. Podpisywałem ale umowy. Ale było to podpisane przez kogoś z Krajowego Biura Wyborczego oczywiście. Umowę najmu podpisała osoba upoważniona. Pan jako pełniący wówczas obowiązki szefa KBW, był pan upoważniony do podejmowania, ja mówię w ramach KBW, jako jednoosobowy organ, rozumiem, działał pan. Tak. Mhm. Ja z ramienia KBW działałem jako jednoosobowy organ. Dziękuję bardzo. Jeżeli to wszystkie pytania w tym miejscu, z uwagi na fakt, iż świadek pewnych okoliczności nie pamięta, sąd postanowił na podstawie artykułu 391 paragraf 1 KPK ujawnić, a przewodniczący odczytuje zeznania świadka z karty 70 werte do 71 werte w całości. Proszę posłuchać, uprzedzono odpowiedzialności karnej, zeznaje co następuje. Jestem szefem Krajowego Biura Wyborczego mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 10. W dniu wczorajszym byłem w pracy od godziny 7 rano z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 20 listopada 2014. Wpłynęło pismo e-mail informujące, iż w godzinach 16:30-19:00 odbędzie się pod budynkiem komisji zgromadzenie publiczne. Po godzinie 16:00 było słychać śpiewy na zewnątrz budynku. Po tym stwierdziliśmy, że to zgromadzenie się odbywa. Ja żadnej zgody nie wyrażałem i nie jestem upoważniony do zapewnienia w imieniu Państwowej Komisji żadnych. Ja żadnej zgody nie wyrażałem, nie jestem upoważniony do zapraszania w imieniu Państwowej Komisji żadnych osób. Z przekazywanych do Was informacji wynikało, że jakieś osoby chcą się spotkać z Państwową Komisją Wyborczą, ale nie było, było wskazane w jakim celu i kto. Co miałoby się fizycznie spotkać. Ja nie dostałem żadnego komunikatu, abym to ja miał się z kimś spotkać lub ktokolwiek z komisji. Nie było imiennego wezwania do spotkania. Te wszystkie rozmowy odbywały się telefonicznie między pracownikiem, to jest dyrektorem Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta panem Komornickim, a dyrektorem Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego panem Marianem Dzięgielewskim, tu telefon. On następnie przekazywał mi te informacje. Nie pamiętam o której dokładnie godzinie, ale z biura ochrony padła prośba o zejście na dół, albowiem część osób weszła do środka do budynku i chcą rozmawiać z członkami Państwowej Komisji Państwowej Komisji Wyborczej albo Krajowego Biura Wyborczego. Dwa słowa są poprawione i nie wiem o co, jakie tutaj słowo powinno być. W tej sytuacji obecnie w tym czasie w moim pokoju pełniący dyżur członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, zastępca przewodniczącego PKW sędzia Stanisław Kosmal oraz członkowie sędzia Bogusław Danter i sędzia... Słucham? Dauter. Dauter, jest bardzo niewyraźny protokół. I sędzia Andrzej Mączyński i ja zeszliśmy na dół, stając przed windami na parterze budynku. Na dole panował wielki tumult było bardzo dużo osób z kamerami, aparatami fotograficznymi. Trwały przepychanki z ochroną. W tej sytuacji, gdy zobaczyliśmy, że część osób stoi na schodach prowadzących na pierwsze piętro, udaliśmy się również na pierwsze piętro,
korzystając z pomocy osób z biura prasowego obsługującego studio wyborcze. Chcieliśmy się dowiedzieć, kto i o czym chciał rozmawiać z Państwową Komisją Wyborczą. Na uzyskanie odpowiedzi czekaliśmy w wydzielonym pomieszczeniu na pierwszym piętrze, znajdującym się w pobliżu sali białej, w której odbywały się posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej. Od pomagających nam w uzyskaniu informacji od pracowników biura prasowego dowiedzieliśmy się, że w sali białej znajduje się kilkadziesiąt osób, które zajmują miejsca przeznaczone dla pracowników biura prasowego i Państwowej Komisji Wyborczej. Część osób zajęła miejsca przy stole, które podczas konferencji zajmowane są przez Państwową Komisję Wyborczą. My wystosowaliśmy propozycję spotkania się z grupą 5-6 osób, które reprezentują osoby zgromadzone, ale nie było żadnej chęci spotkania się z nami na tych warunkach, więc postanowiliśmy udać się do swoich pomieszczeń. Na tym dla, nie wiem, co to jest, o co tu chodzi, się zakończyła, aha, na tym nasza rola się zakończyła. Ja chciałem dodać, iż z tego, co ja wiem i co widziałem, to przez grupę osób, która weszła do budynku, zostało zajęte tylko jedno nasze pomieszczenie, to jest biała sala, w której odbywały się te konferencje prasowe, żadne inne pomieszczenie nie zostało zajęte z tego, co jest mi wiadome. W tym pomieszczeniu nie odbywały się żadne czynności Państwowej Komisji Wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania i wynikiem wyborów. Jedynie w tym pomieszczeniu mogły być osoby z biura prasowego obsługujące konferencje. To wszystko, co mam do zeznania. Po odczytaniu chciałem dodać, iż w zawiadomieniu o zgromadzeniu zawarta była uwaga, że nie został dotrzymany termin, a zatem zawiadomienie organizatora o zgromadzeniu jest prawnie nieskuteczne. To wszystko, co chciałbym powiedzieć. Po odczytaniu, czy potwierdza Pan odczytane zeznania? Tak. Czy strony mają w tym miejscu pytania do świadka? Może jedno. Czy ma Pan wiedzę albo Pan z innych źródeł uzyskał taką informację? Pan Dziegielewski przed interwencją policji był na miejscu, tam w siedzibie Krajowego Biura IPKW. Z tego, co wiem, to nie powinien być, ponieważ wszyscy mieli opuścić budynek. Ale czy był chwilą przez interwencję policji, nie potrafię powiedzieć. Z tego, co wiem, to pana Dziegielewskiego nie powinno być w czasie interwencji policji. A czy miał pan z nim kontakt jakiś przedtem, na przykład telefoniczny? Czy coś takiego miało miejsce, czy nie? Tak jak zeznałem w Wysokim Sądzie, rozmowy między dyrektorem Biura Ochrony Gmachu Kancelarii Prezydenta, a mną i dyżurującymi członkami komisji odbywały się za pośrednictwem dyrektora Dziegielewskiego. Telefonicznie. Nie chodzi o ten czas przed podjęciem decyzji o usunięciu tych osób. Czy telefoniczny kontakt między panem a Dziegielewskim był jakiś? Czy pan kojarzy taki fakt? W Wysokim Sądzie nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, abym miał kontakt telefoniczny z panem Dziegielewskim przed podjęciem interwencji policji. Dziękuję. Czy pozostałe strony mają pytania do świadka? Tak, słucham. Na pytania oskarżonego. Czy dobrze zrozumiałem, że pan, pracując w tych tygodniach jesiennych w tym obiekcie, trwał w przekonaniu, że władztwo nad tą nieruchomością ma Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej? Wysoki Sądzie, takie miałem przekonanie. Takie miałem przekonanie, że władztwo nad tą salą ma Kancelaria. Przepraszam, nad nieruchomością Pana. Właśnie nad tą nieruchomością miała Kancelaria Prezydenta. Czy zgodzi się Pan, że w procedurze wyborczej jej niezależność leżąca poza wszelkim podejrzeniem jest istotą?
Wysoki Sądzie, niewątpliwie trzeba zgodzić się z tym. Trzeba zgodzić się ze stanowiskiem, że niezależność w czasie procedury wyborczej jest jej istotą. Jak zatem można pogodzić niezależność tej procedury w wypadku wyborów prezydenckich, skoro władztwo nad miejscem, w którym dokonuje się ostateczny rozrachunek wyników wyborczych, sprawuje ten sam człowiek, który poddać się ma demokratycznej procedurze? Wysoki Sądzie, nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. Nie wiem, co mam odpowiedzieć na pytanie, jak ta sytuacja ma się w czasie wyborów prezydenckich, kiedy władztwo nad nieruchomością ma człowiek, który poddaje się procedurze wyborczej. Proszę o precyzyjne zaprotokołowanie, Wysoki Sądzie. W takim razie proszę wskazać, gdzie sąd, w którym miejscu sąd niewłaściwie zaprotokołował odpowiedź. Władztwo nad no w pierwszym tym zdaniu było istotnym, tym istotnym, Wysoki Sądzie, mechanizmem wyborczym. No w pierwszym pytaniu było dotyczyło władztwa nad nieruchomością, więc sąd dlatego tak sformułował odpowiedź. W tym miejscu oskarżony. Wobec tego, że chodzi o nieruchomość, w której dokonuje się ostateczny rozrachunek wyników wyborów. W tym miejscu oskarżony zauważa, iż chodzi o władztwo nad nieruchomością, w której dokonuje się ostateczny wynik wyborczy. Czy Wysoki Sąd pozwoli mi jeszcze powiedzieć? W dalszym ciągu, tak słucham. Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego w tym miejscu znajduje się od 1991 roku. Siedziba PKW i KBW znajduje się w tym miejscu od 1991 roku. W tym czasie przeprowadzone były wybory do Sejmu i Senatu. W czasie przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory prezydenta RP. Od 95 roku począwszy. Prezydenta RP od 95 roku. I nikt nigdy. Nikt nigdy. Nie zauważał, że siedziba Państwowej Komisji Wyborczej mieści się w kancelarii prezydenta, a przynajmniej nie podnosił tego siedziba jako zarząd. PKW mieści się w siedzibie kancelarii prezydenta i nikt tego, a przynajmniej nikt tego nie podnosił. Proszę zaproponować słowo nie zauważał. Tego nie zauważał, a przynajmniej to jest już zaprotokowane. Nikt tego nie zauważył, a przynajmniej tego nie podnosił. Trzeba a również przynajmniej tego nie podnosił. Trzeba również znać sposób ustalania wyników, również wyników wyborów prezydenta. Trzeba też znać sposób ustalania wyników, a także wyników wyborów prezydenckich. Wyniki głosowania ustala obwodowa komisja wyborcza. Wyniki głosowania ustala obwodowa komisja wyborcza. Która? Tak? Po sporządzeniu protokołu wywiesza go do publicznej wiadomości. Po sporządzeniu protokołu wywiesza go do publicznej wiadomości. Tak? Protokół ten następnie przekazywany jest w zapieczętowanej kopercie komisji, właściwej komisji wyższego szczebla. Przekazywany jest w zapieczętowanej kopercie komisji wyższego szczebla. Komisja wyższego szczebla sumuje wyniki. Komisja ta sumuje wyniki. I ustala wynik głosowania na obszarze swojej właściwości. I ustala wynik głosowania na obszarze swojej właściwości. Wynik ten również jest podawany do publicznej wiadomości. Wynik ten podawany jest również do publicznej wiadomości.
przypadku wyborów prezydenta? Poproszę. W przypadku wyborów prezydenta... Do Państwowej Komisji Wyborczej? Do PKW. Są przekazywane protokoły zbiorczych wyników głosowania. Protokoły zbiorczych wyników głosowania. Sporządzane przez Komisje Okręgowe? Sporządzane przez Komisje Okręgowe. Wraz z protokołami obwodowych Komisji Wyborczej. Wraz z protokołami obwodowych Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza sumuje wyniki tych zbiorczych wyników, które również były podane przecież na publicznej wiadomości. Sumuje wyniki podane uprzednio do publicznej wiadomości. Na każdym etapie prac komisji. Na każdym etapie prac komisji. Mogą być obecni mężowie zaufania lub pełnomocnicy komitetu. Mogą być obecni mężowie zaufania lub pełnomocnicy komitetu. Którzy mają prawo sprawdzać dane z protokołów papierowych. Którzy mają prawo sprawdzać dane z protokołów papierowych. Z wynikami podanymi do publicznej wiadomości. I porównywać. Z wynikami podanymi do publicznej wiadomości. A zatem system wyborczy Polski jest tak skonstruowany, że kontrola społeczna może się odbywać na każdym etapie. Jest tak skonstruowany, że społeczna kontrola może się odbyć na każdym etapie. Natomiast jeśli chodzi o siedzibę Państwowej Komisji Krajowego Biura Wyborczego? Jeżeli chodzi o siedzibę KBW, z uwagi na to, że jest to umowa najmu i nie ma możliwości zwiększenia powierzchni użytkowanej przez biuro i Państwową Komisję Wyborczą? I nie ma możliwości zwiększenia powierzchni użytkowej przez KBW i PKW. Użytkowej przez KBW i PKW. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro występowały do właściwych organów, a ściśle mówiąc do ministra skarbu, o możliwość zapewnienia nowej lokalizacji, która by odpowiadała i stwarzała warunki. Występowały do właściwych organów, to jest ministra skarbu, o zapewnienia lokalizacji, innej lokalizacji, innej lokalizacji umożliwiającej właściwe funkcjonowanie tych organów. Przedstawione propozycje no niestety nie odpowiadały naszym potrzebom, stąd nadal mieści się ta siedziba na Wiejskiej 10. Propozycje, przewodnicząca, propozycje nie odpowiadały naszym potrzebom i stąd w dalszym ciągu siedziba na ulicy Wiejskiej. Proszę dalej, pytania? Do Pana dotarły informacje o wszystkich nadużyciach i fałszerstwach, które dokonane zostały właśnie w ramach tej procedury, którą Pan tak precyzyjnie opisał? Wysoki Sądzie, o fałszerstwach przesądzają właśnie organy. O fałszerstwach przesądzają właściwe organy. Również o nadużyciach. Jak również o nadużyciach. Po to istnieje instytucja protestu wyborczego, żeby każdy... Służy temu instytucja protestu wyborczego. Instytucja protestu wyborczego. Ale ja świadka zapytałem, czy do niego dotarły takie informacje. Państwowa Komisja Wyborcza otrzymywała informacje o nieprawidłowościach związanych na przykład z drukiem kart do głosowania. Takie informacje docierają. O nieprawidłowościach związanych chociażby z drukiem kart, tak? Tak. Z drukiem kart do głosowania. Czy może świadek opisać te nieprawidłowości? Były sygnały, iż na jednych kartach były dwie listy tego samego komitetu wydrukowane, a innego komitetu nie było. Na jednych kartach były na przykład dwie listy tego samego komitetu, a innego komitetu w ogóle nie było.
Był też przypadek, że na karcie do głosowania nie było wydrukowanej kratki przy nazwiska kandydata. Czy też na przykład, był przypadek, że na karcie do głosowania nie było kratki przy nazwisku kandydata. Kratki przy nazwisku. Rozstrzyganie tych kwestii nie należy jednak do Państwowej Komisji Wyborczej. Rozstrzyganie takich kwestii nie należy do właściwości PKW. Nie należy do właściwości PKW. Czyli świadek ma w dalszym ciągu zaufanie pełne do tej procedury. PKW. Wysoki Sądzie, trzeba chyba rozróżnić procedurę od działalności ludzkiej. Trzeba rozróżnić procedurę od działalności ludzkiej. To ludzie decydowali i oni kontrolowali druk kart do głosowania. Nie system, nie procedura. Procedury były jasne. Drukowali i kontrolowali system kart do głosowania, a nie procedury. Dziękuję bardzo. W związku z wypowiedzią świadka, ja mam pytanie. Proszę pana, czy istnieje obawa przenikania kompetencji Kancelarii Prezydenta i Krajowego Biura Wyborczego jako instytucji obsługującej KBW w zakresie władztwa nad pomieszczeniami zajmowanymi przez PKW? Takiej obawy do tej pory nie miałem. Nie miałem do tej pory obawy przenikania władztwa pomiędzy działalnością PKW i Kancelarii Prezydenta. A w zakresie ochrony? PKW i Kancelarii Prezydenta. To jest istotne ograniczenie władztwa, jeżeli istnieje. Czy istnieje ochrona należąca czy wynajmowana wyłącznie przez Krajowe Biuro, czy też jest to ochrona budynku prowadzona przez Kancelarię Prezydenta? Jej podległa organ. Krajowe Biuro Wyborcze nie zapewniało własnej ochrony. Ochrony nieruchomości budynku, wejść do budynku, osób odpowiedzialnych zapewniała Kancelaria Prezydenta jako władca tego. Czy to nie jest ograniczenie władztwa KBW albo PKW? Teoretycznie ochrona budynku Kancelarii Prezydenta może się na przykład nie zgodzić na przyjęcie określonych gości czy osób, które chce zaprosić na przykład PKW albo przyjąć, albo KBW. Takiej sytuacji się nie było do tej pory. Ja wiem, że nie było. Więc trudno mi odpowiadać na pytanie teoretyczne. Może ma pan mecenas rację, Wysoki Sądzie, ale... Nie było takiej sytuacji, że Kancelaria Prezydenta nie zgodziła się na przyjęcie osób, które chciały zgłosić się do PKW, ale być może obrońca ma rację, że w tym zakresie jest pewne ograniczenie. To do przyszłości nie chciałbym się tu wypowiadać, ponieważ to nie jest już moje zadanie. Zapytam pana wprost. Czy uważa pan, jaki jest pana pogląd w tej kwestii? Czy w momencie, kiedy Kancelaria Prezydenta uznaje, że zachodzi potrzeba interwencji policji, czy pan uważa, że jako osoba, jako szef instytucji sprawującej w wynajmowanym pomieszczeniu władztwo w jakiejś formie, nie powinien być o to zapytany? Co do zasadności tego typu decyzji? Inną kwestią zapytania, inną kwestią wydanie polecenia. Ja nie mówię o poleceniu. Być może powinna policja zapytać, czy ochrona gmachu, natomiast tego nie uczyni. Czy uważa pan za ograniczenie swojego władztwa? Może policja czy ochrona gmachu powinna zapytać Krajowe Biuro KBW o zdanie w zakresie podjętej interwencji policji,
po kropce, czym innym jest pytanie, czym innym polecenie. Czym innym polecenie. W tym zakresie nie było takiego pytania, tak? W tym zakresie i w tej sprawie nie było takiego pytania do KBW. Tak, czy nie jest to istotne ograniczenie praw najemcy? W Wysokim Sądzie nie jestem specjalistą od nieruchomości. No, według, no, jak pan to widzi? Jako szef ważnej instytucji, niezależnej od Kancelarii Prezydenta. W Wysokim Sądzie nie jestem szefem Krajowego Biura Wyborczego. A zatem... Ale był pan w tym czasie. Byłem w tym czasie i to, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem. Mhm. Czyli napiszemy tak. Nie umiem powiedzieć, czy taka sytuacja jest, stanowi ograniczenie niezależności KBW. Aktualnie nie jestem. Czy dopuszczalna byłaby sytuacja, gdyby Kancelaria Prezydenta, a precyzyjnie mówiąc, jej ochrona narzucała PKW bądź KBW, kogo ma prawo gościć, a kogo nie? Takiej sytuacji nie było, więc trudno. Ja nie pytam, czy była. Ja pytam, czy w świetle pana wiedzy i uregulowań prawnych, bo pan jest wybitnym prawnikiem, czy według pana wiedzy taka sytuacja byłaby dopuszczalna? Ja nie mówię, że się wydarzyło. Według mnie byłaby niedopuszczalna. Według mnie niedopuszczalna byłaby sytuacja, gdyby ochrona... Dziękuję, nie mam pytań. ...ograniczyła wstęp gości do... Tam już dopiszemy, ochrona budynku Kancelarii Prezydenta. Ochrona budynku Kancelarii Prezydenta. Wstęp gości do PKW bądź KBW. Jeżeli to wszystkie pytania, dziękuję panu za stawiennictwo. Może pan opuścić sąd. Czy strony w tym miejscu składają jakieś wnioski? Nie, proszę, poza tymi, które były składane. Dziękuję.